Happy Losers. Nazywam się John i przez ostatnie kilka miesięcy przedstawiałem Wam przez moich filmików, jak wyglądała Warszawa przed II wojną światową, czyli dawniej, po wojnie, wczoraj, czyli w czasach PRL-u oraz współcześnie dziś. Inspiracja do tego był pewny album fotograficzny o Warszawie, który właśnie przedstawiałem w poprzednich odcinkach Warszawa dawniej, wczoraj i dziś. Dziękuję za to, że oglądaliście te filmiki, te odcinki, szczególnie ten ostatni, który sięgał dużo odsłon. Link do niego podano powyżej, na początku tego serwisu. A więc, w tej serii, dwóch edycji, chciałbym przedstawić Warszawę jutrzejszą, która już się właśnie buduje, jaka będzie za 5, 10, 50 i 100 lat nawet. Wiele projektów są aktualnie realizowane i nawet zakończone lub są w trakcie budowy. To są głównie biurowcy, ale nie tylko. Są w planie też oraz inne wizje, które mogą kiedyś dojść do realizacji. Przedstawię Wam również tak zwane niewypały, obiekty, które nie zostały zakończone lub pozostały jako plan, bo na przykład był zbyt drogi do realizacji. Wiemy, jak bardzo nasza stolica była zniszczona po II wojnie światowej. Także Warszawa została odbudowana, ale ogromne tereny zostały puste, a później wykorzystane do budowy osiedli i cała jej infrastruktura na tereny przemysłowe oraz rekreacyjne, więc Warszawa została jakby na nowo wybudowana. Nawet przed II wojną światową były plany rozbudowy stolicy. Wystawę Warszawa przyszłości otwartą w gmachu Muzeum Narodowego 28 marca 1936 roku uznać można za pierwszą odsłonę cyklu wystaw zorganizowanych pod auspicją prezydenta miasta Stefana Starzyńskiego. Kolejne części to skromniejszy i nieco zapominany pokaz historyczny Dawna Warszawa 1937 rok oraz legendarna ekspozycja urządzona w ramach kampanii przed wyborami samorządowymi Warszawa wczoraj, dziś, jutro 1938 rok. Z ciekawości był nawet plan metra w 1938 roku. Trzecia Rzesza Niemiecka też miała swój plan co do naszej stolicy. Po lewej stronie Wisły miało powstać miasto Neuf-Wiedeutsch dla około 130 tysięcy mieszkańców, pisał profesor Zygmunt Skibniewski. Wisła miała być pasem izolacyjnym, oddzielającym je od dzielnicy dla półmilionowej ludności polskiej, której główną racją bytu byłaby praca niewolnicza na rzecz Niemców. Tak miała wyglądać Warszawa według tzw. planu Pabsta. Plan trafił w ręce generalnego gubernatora Hansa Franka na początku lutego 1940 roku, ale hitlerowski pomysł, aby zepchnąć Warszawę do rzędu miast prowincjonalnych, musiał powstać wcześniej. Po wojnie władze PRL-u też mieli swoją wizję Warszawy i jak miała wyglądać socjalistyczna stolica. W latach 50. XX wieku stolica dostała w prezencie Pałac Kultury i Nauki od ZSRR. Bach, wybrała sobie pałac zamiast metro, bo tak władze ZSRR też oferowały. A słynny pałac do niedawna był najwyższym budynkiem stolicy.
architektonicznie jest mieszanką socjorealizmu i polskiego historyzmu. Razem ze spornikiem antenowym, będącym integralną częścią iglicy, ma wysokość 237 metrów. Były różne plany, 3-letnie, 5-letnie, 6-letnie, zrealizowane w pełni, w części lub zostały tylko marzeniem. Trzeba przyznać, że władze PRL, w szczególności w latach 70. XX wieku, wybudowało wiele bloków mieszkalnych, dróg, fabryk, szkół, szpitali, ale wiemy, jakim kosztem to było i że nawet do niedawna spłacaliśmy wielki dług. Ale cóż, mamy coś za coś i cieszmy się z tym, co pozostało i działa. Jako przykład tych projektów, które nie widziały światła dnia, to ściana zachodnia, zachodni rejon centrum, zespół architektoniczno-urbanistyczny w Warszawie, Śródmieściu Północnym i Śródmieściu Południowym, modernistyczny, wznoszony od 1972 roku, która miała być stołecznym centrum rozrywki. Każdego dnia po ciągniących się przez prawie kilometr pasażach miało przechodzić 400 tysięcy osób. Wewnątrz planowano kina, teatry, restauracje, a nawet dworzec lotniczy, z którego jechalibyśmy prosto do samolotu. Na zachowanych rysunkach jest nawet podwieszana kolejka linowa, ale po roku 1900. Po zmianie ustroju w 1989 roku powstała pierwsza linia metro, zmodernizowano wiele nowych obiektów publicznych oraz prywatnych, centra handlowe, budowane między innymi Stadion Narodowy oraz rozbudowana struktura transportowa, w tym lotniska, dworce kolejowe oraz sieć dróg stołecznych. Te inwestycje wciąż trwają, a jeśli chodzi o infrastruktury, będzie to tematem kolejnego mojego filmiku w kwietniu. Po zmianie ustroju w 1989 roku powstała pierwsza linia metro, zmodernizowano wiele nowych obiektów publicznych oraz prywatnych, centra handlowe, budowane... Również były nieudane inwestycje, w tym Literacka 7, obecnie na sprzedaż, na której stoi znany wszystkim warszawiokom pustostan z Bielan. Działka przy trasie AK charakteryzuje się nie tylko świetną lokalizacją, ale także stojącym na niej obiektem. Budynek przy Literackiej 7 miał przypieczętować gigantyczną transakcję, budowę rurociągu jamalskiego, w ramach którego gaz z północnej Rosji od 1999 roku dociera do Europy Zachodniej. Ważnym punktem na ciągnącą się kilka tysięcy kilometrów nitce z błękitnym paliwem jest Polska. Niestety projekt nie doszedł do skutku. Obecny pustostan z Bielan zaczął powstać w 2000 roku, kiedy budowę rozpoczęła polska-rosyjska spółka Europol Gaz, która planowała w tym miejscu wybudować swoją siedzibę. Wartość przedsięwzięcia wyceniano wówczas nawet na 150 milionów złotych. Kiedy okazało się, że firma nie będzie jednak użytkować budowli, chciała przekazać ją miastu. Warszawa musiałaby zapłacić aż 27 milionów złotych podatku od tej darowizny i dodatkowo spompować w niedokończony gmach prawie 100 milionów złotych. Okazało się to ponad możliwości finansowe stolicy. W ten sposób Literacka 7 w Warszawie straszy mieszkańców Bielan od 2002 roku. To taka krótka historia rozbudowy miasta stołecznego. Teraz wracamy do teraźniejszości. I wiele obiektów, które były przyszłością, już stały się faktem.
Warszawie trwa boom budowlany. W tej chwili buduje się ponad 700 tysięcy metrów kwadratowych nowych biur, z czego połowa w okolicy centrum i Ronda Doszyńskiego. Warszawa przejmuje rolę lidera Europy Środkowej, a także miasta, które zyskuje na Brexicie, bo to właśnie do stolicy Polski przenosi się sporo firm z Londynu. Zakończyła się główna część prac konstrukcyjnych w Warszawie biurowcu Warsaw Tower, HB Ravis. Budynek zaprojektowany przez studio Foster & Partners osiągnął wysokość 230 metrów. Na jego szczycie trwa montaż iglicy. Budynek stał się najwyższym w Polsce, zarówno pod względem wysokości mierzonej do dachu, jak i wysokości architektonicznej. Po montażu całej iglicy Warsaw Tower osiągnie 310 metrów. Choć Warsaw Tower będzie najwyższym budynkiem Unii Europejskiej, to wyższe budynki znajdziemy nie tak daleko od granicy polskiej. Wyższe wieże biurowe powstały bowiem w Rosji. Wracając przez chwilę do przeszłości, tak z ciekawością, Pałac Kultury i Nauki nie był najwyższą konstrukcją wzniesioną w Polsce. Rympiut bowiem masz w Konstantynowie, niedaleko stolicy, gminie Gombin z roku 1974. Masz to wysokości blisko 650 metrów runął w 1991 roku w wyniku błędu przy pracach konserwacyjnych. Jednak aż do 2008 roku, to jest do czasu budowy obecnego najwyższego budynku świata, Burj Khalifa, nosił tytuł najwyższej wzniesionej przez człowieka. Masz w Konstantynowie. Zanim przejdziemy do wizji Warszawy w przyszłości, w tej części przedstawię 9 kolejnych najwyższych powstających obiektów w Warszawie. Są one w głównym mierze inwestycje prywatne, w dużej części inwestorzy zagraniczni. Są już gotowe lub w niedalekiej przyszłości zostaną oddane do użytku. Oto one według wysokości wzrastającej. Wyglądała Warszawa w przyszłości. W 2021 roku przy Aleja Jana Pawła II i Rondzie Daszyńskiego zobaczymy las wieżowców. Trójwymiarową wizualizację tych rejonów możemy zobaczyć dzięki firmie GIS Expert. Stworzyła ona model 3D centrum Warszawy. Poza stojącymi już budynkami są tam także te, które dopiero powstaną. W serwisie YouTube również powstały filmy pod tytułem Warszawa 2030,
które przedstawiają to, co już powstało lub ma powstać. Otóż... to już totalny science fiction. Otóż w marcu 2018 roku powstał konkurs projekt Warszawa 2098 skierowany do projektantów gier 3D, który prosi zainteresowanych, jak wyobrażają sobie pierwszy wieżowiec po apokalipsie. Opis zadania to... Druga czarna plaga zamiotła 60% Europy. Teraz, w 2098 roku, Warszawa powstaje z popiołów. Tajemniczy Adrykal zleca wybudowanie wieży zwiastującej początek nowego wieku. Wieża ma symbolizować odrodzenie ludzkości i przyrody. Futurystyka nie zna swoich granic. Wiadomo. Oto inne wizje Warszawy w przyszłości. W tym optymistyczne oraz pesymistyczne. Will you destroy this?
jeśli coś tam ominęłem, jeśli znacie coś, że też będzie realizowane, to proszę w komentarzu napisać. Tak jak mówiłem, w kwietniu przedstawię Wam przyszłość infrastruktury transportowej naszej stolicy. Także jeszcze raz dziękuję Wam za cierpliwość. Przepraszam za jakieś tam niedociągnięcia. Mam nadzieję, że cały odcinek się Wam spodobał. No i zapraszam na inne moje filmów, jak i na drugi odcinek Warszawa przyszłości jutro. Jak na razie dzięki i do zobaczenia. Cześć Wam. Na prawo most, na lewo most to piosenka między innymi śpiewana przez znaną, słynną Irena Santor. Oto moja interpretacja z Arkadiuszem na akordeonie. Kiedy rano jadę 18, chociaż ciasno, chociaż tłok, patrzę na kochane moje miasto, które mnie zadziwia co krok. Bo tu Marszałkowska i trasa WZ, krakowskie przepieście i tunel i wnet. Na prawo most, na lewo most, na dole Wisła płynie. Tu rośnie dom, tam rośnie dom, z godziny na godzinę. Autobusy czerwienią mijają, zaglądają do okien tramwają. Wciąż większy gwar, wciąż więcej miast, w Warszawie najmniejszych z miast. Thank you.